Halo, stolica wita Śląsk. No, cześć Zbyszek. Wchodź do środka. Good morning. Dzień dobry. Pani tu mieszka? Ja mieszkam. A łatwo się rozchodzi? Jest duży biznes do zrobienia. Jestem przedstawicielem firmy. Nie. Mnie to nie interesuje. Ale proszę posłuchać. Ale ja się do biznesów nie mieszam. Coś podobnego. Impossible. Naprawdę nie interesuje pani $1 million albo i więcej? Nie interesuje. Do widzenia. To może chociaż pani męża? Ronie, nie! Naprawdę? Nie ma w tej kamienicy nikogo, kto chciałby zrobić good business? Czekajcie, Ino, ja. Idźcie pod Szóstka. Tam mieszka taki Bercik Dworniok. Ten to na pewno będzie chciał zarobić milion. No, do widzenia. Pod Szóstkę, tak? Ja. Dziękuję. Do widzenia. Bercik, tyś jest nieekologiczny. Ty wiesz, że cukier to jest białotrucizna. Kogo tam niesie? Good morning. Meine Frau, meine Andzia, u nas precho ten English też troszkę. Proszę rein do środka. Bitte. Proszę bardzo. Dziękuję. Good morning. Dzień dobry. Hello. Hello. Joseph Johnson. Hubert Dworniok. Hello. 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 Jestem przedstawicielem amerykańskiej firmy. Thank you. Goldman Petroleum. Petroleum, zgadza się. I co? Powiem krótko, bo time is money. Money, że jak? My wierczymy ropa na całym świecie. A iś jo, kopen wungel, tukaj tu. O, rozumiem, cieszę się, na pewno się dogadamy. Ja, no. Yeah. A moment, trinken Sie bier, bąkawa, albo herbata, albo co? Woda. Andzia, daj mu zelter. Moment. Okej. Okay. Zelter for you, please. Dziękuję. Otóż, mój prezydent, Mr. Goldbaum, ma dostęp do satelitarnych zdjęć z kosmosu. I co? I chce pan nam wcisnąć te zdjęcia? My się nie zgadzamy. Nie znamy te numery. No, nie o to chodzi. Rzecz w tym, że przed takim satelitarnym zdjęciem nic się nie da ukryć. I chodzi o to, żeby aparat skierować na właściwy obiekt. No, na przykład na żeński akademik w Ligocie. Berci! Nie o to chodzi. Te zdjęcia robiła CIA do spółki z NASA. I mój prezydent, Mr. Goldbaum, zdobył te zdjęcia, bo na nich dokładnie widać, gdzie na całym świecie są pokłady ropy naftowej. I co? I znaleźliście ta ropa? Znaleźliśmy. Gdzie? Tu. Kaj. Tu, u mnie. Dokładnie. Pod waszym podwórkiem płynie wielka, podziemna rzeka ropy naftowej. Ta ropa jest warta $1 miliard. Co? Ona uniezależni wasz kraj od rosyjskich dostaw. I co wy na to? I co będzie? O, no, nic takiego. Mój prezydent, Mr. Goldbaum, wykupił już cały teren od waszego rządu. Wy o tym jeszcze nic nie wiecie, bo to jest top secret. Tajemnica, ale wkrótce się dowiecie. One moment, ale co będzie z tymi ludźmi, tu z tym domem? No, niestety. Dom będzie zburzony. W tym miejscu będzie odwiert. Co? Zaraz. To gdzie ja będę przyjeżdżał w weekendy? Mam mieszkać w odwiercie? A my? Spokojnie. Właśnie dlatego tu jestem. Mr. Goldbaum jest big friend polskiego społeczeństwa. On pochodzi stąd, z Polski. On nie da wam zrobić krzywda. Wy dostaniecie lokal zastępczy, a dodatkowo Mr. Goldbaum da wam $1000. $1000? A za co?
za nic. Za podpisanie umowy. Jakiej umowy? To czysta formalność. Umowa będzie dotyczyła tego, że wy lubicie Mr. Goldbaum i że się nie gniewacie, że on tu będzie wierczył ropa. Dobra, dawaj pan te $1000, umowa i rusz. No. Zaraz, Bercik, czekaj. No co czekaj, Tu jest moje mieszkanie i on tu rządza. Dawaj pan $1000, umowa i możecie se borować pod czym chcecie, no. Spokojnie, Bercik, spokojnie. Zaraz, trzeba się zastanowić. Tak, Andzia? Ja by się też zastanowiła. No problem. Za 2 godziny ja tu przyjdę z Mr. Goldbaum. On da wam umowę, wy podpisujecie, on daje wam $1000, i zaczynamy robić biznes. Okej? Okej. Za 2 godziny. $1000! Wy wiecie, wiela to jest szmalu? Bercik, posłuchaj. Ty nawet nie wiesz, w co ty się pakujesz. Właśnie. W co ją się pakuje? No w co ją się pakuje? Mi się to wszystko nie podobało. Ale o co ci chodzi? Tu wszystko możesz. Patrz, nawet możesz, adres możesz nawet. Tutaj możesz, oni są z wysp Bahama, Invisible Town, to jest chyba nazwa miasta. No wszystko jest, adres możesz tu, 15 bus stop, numer możesz. Wszystko możesz, o co ci chodzi. Beci, to nie o to chodzi. Zrozum. Słyszałeś, co mówił ten facet? Ile tu ropy płynie? Za $1000. A właśnie, właśnie. A on ci chce gębę zatkać jakimś 1000. On nas traktuje jak jakichś głupich tubylców. Masz rację. Za rządą $1500. Nie no, ty w ogóle nic nie rozumiesz. My musimy z nim przystąpić do spółki. My? Tak, my. Razem podzielimy ten $1000. $1000. No. My. Andzia, słyszałaś? Jobyda... Bercik Rockefeller. Aha. Ty, Rockefeller, ale na razie to pójdziesz wyklepać dywan. Ty masz rację. Przystąpimy z nim do spółki. No właśnie, $1000 to ile dla nas będzie? Po jakieś 300 milionów, nie? A ciebie kto do tej spółki prosił, co? To jest moja ropa. Jak twoja? A pod czyim placem płynie? Pod moim. A dzięki komu wszedłeś do tej spółki? Żeby mnie, ja to byś się sprzedał za 1000 zielonych. No, też bych do tego doszło, ja myślę, pomału, ale za to dokładnie. Bercik, przestań. Ja mogę tolerować te twoje drobne kanty, ale żebyś kumpla z wojska chciał rżnąć na 300 milionów, to już przesada. Nie ma to tamto. No w porządku, oddam ci 50. Co 50? Co 50? 50 milionów! Zwariowałeś? Chcesz mnie orżnąć na jakieś grosze? To jest moja ropa i moje podwórko. I weź ty też klupej, bo się Andzia wnerwi. Oddaj moje 300. Nigdy! To jest mój pomysł i moja forsa. To jest moja ropa i moja forsa. No, bo mogę się stać nieprzyjemny. A tak to może co, żeś jest przyjemny, ty wypierdku warszawski. Coś ty powiedział? Tak. Coś ty powiedział? A klopryn żeś już dostał kiedyś? Dostałeś, o, co? Ty. Co wy to robicie? O co wam chodzi? Pani Karnykowa, on mnie chce orżnąć na kasę. W to Bercik? No wiecie, a na wiela? Na $250 milionów. Bercik! Bo to nie jego, a moje. Ciekawe. On chce mieć 550 milionów, a ja tylko 50. O, Bercik, pan Zbyszek ma rację. To nie jest w porządku. Akurat. Bercik, no a co ci szkodzi dać panu Zbyszkowi te $250 milionów, no? Pan Zbyszek jest taki kochany. I kolega z wojska. O. No może, wszyscy przeciwko mnie. A dobra, weź ty się te 250 milionów. Może, nażryj się. Co za ludzie, żeby o takie grosze się handryczyć. To co, mam te swoje 300 milionów? Nie, 250. No, widzicie, chłopy, zawsze się idzie dogadać. Ha. Oj, Bercik, rozchmurz się. Rozchmurz się, ja jest o 250 milionów lżejszy. Że się ino znerwował, możesz zakurzyć. Mam. Ale nie za darmo.
No mąż, materialista mi się znot tutaj. Ile ty byś chciał za jedna cygareta? 10 milionów dolarów. Tak jak ty ze mną, tak jak z tobą. 5. 7. Dobra, w porządku. Przyjaciel, mąż, przyjaciel. A ogień za darmo. No, kaj unisum, co się dzieje? Spokojnie, Bercik, spokojnie. Jak to jest solidna firma, to nie zaraz na pewno przyjdą. Solidna firma, zaś jakieś oszusty. Zawrzyj dziób, kobieto, to jest sprawa wogi państwowej. Bercik, co ty godusz? Słyszałaś wyraźnie, tej ropy wystarczy na 10 lot do całej Polski. Uniezależnimy się od Rusów. Jezus Mario. Brawo, Bercik, brawo. Polityczne myślenie. Nie ma to tamto. A co? Już jak zdobył numer telefonu od prezydenta, jak ino podpisze umowa, dzwonia. Synek, już zaczynasz, ja? Tyś tu jest w ogóle niepotrzebno. Kobieta w biznesie ino przeszkadza. Idź się do jakiegoś solarium. A żebyś wiedział, że puda, ty głupie tamagotchi. A idź, idź! Widziałeś? Już są. Good evening. Good. Gotów do podpisania umowy? A, gotów. A kaj jest pan Goldbaum? Nie przyszedł? Oczywiście, że przyszedł. Dlaczego miałby nie przyszedł? Goldbaum zawsze jak trzeba to przyszedł. On już taki jest. Zwłaszcza. Jak jest dobry interes do zrobienia. To bardzo proszę, do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mr. Goldbaum. Hello! Hello. Czy to znaczy, że pan nie chce robić ze mną interes? Nie, nie, proszę pana, pan nie rozumie. Goldbaum nie rozumie. Jeżeli Goldbaum czegoś nie rozumie, to znaczy, że ten świat już chyba umarł na śmierć. To znaczy, że nas tu nie ma i nie ma kto robić interes. Goldbaum nie rozumie. Goldbaum wszystko rozumie. Ale proszę pana, no chodzi o to, że my chcemy razem wspólnie wydobywać tę ropę. Genau, dokładnie. Panie dworniak. Czy ja dobrze słyszę? Czy Goldbaum dobrze słyszy? Czy to znaczy, że panowie rezygnują z $1000 premii? Rezygnuję. Przystępujemy z panem do spółki. Ja wolę mieć 300 milionów dolarów, a nie 1000. I ja też. Czy to znaczy, że panowie obaj chcą wejść w moją ropę? Jako pana ropa? To jest nasza ropa, tutejszo. Czy panowie w ogóle nie mają litość? Na stary Goldbaum! Proszę pana, biznes jest biznes. Panowie, panowie nic nie zmiękną? My są twarde jak stal. I to panów stal nic nie zmięknie? Nawet jak Goldbaum poprosi, a co ja mówię poprosi? Co ja mówię poprosi? Goldbaum będzie błagać. Na kolanówkach. Nic. Nic. Józef Giewałt! Czy widzisz, gdzie stoi stary biedny Goldbaum? On stoi pod ścianą! No trudno, no trudno. Skoro panowie nie chcecie $1000 premii, no trudno. Podpisujemy umowę o współpracę. To znaczy, że pan się zgadza. Zakładamy spółkę. A czy Goldbaum ma wyjście? No trudno, skoro panowie nie chcecie $1000 premii, no trudno. Podpisujemy umowę o współpracę. To będą wasze akcje podzielone równo na 3 części. Zysk też dzielimy na 3 części. Każdemu po 333 miliony, 333 tysiące, 333 dolary, 33 i 1/3 centa. I to lubię, śląsko dokładnie. Tak. Poproszę po $1000 od każdego z panów. Co? Ile? Po $1000.
Nasza spółka musi mieć kapitał założycielski. A gdyby panowie nie byli poważni biznesmeni, to Goldbaum by w ogóle nie proponował spółki. Goldbaum nie robi biznes byle kto. Chwileczka, ein Moment, panie Goldbaum. I co teraz? No nie wesoło. Skąd my wezmiemy 2000 złotych? Trudno, odwołujemy biznes. Nie ma to tamto. Porąbało cię? Chcesz im podarować 660 milionów dolarów? A masz 2000? Nie wiem, czekaj. No Kaś tu miał, 500 złotych Kaś miał, no. Czekaj, Kaś groch. O! No co patrzysz? Sięgnij, ty się wyższy. Dajesz tam. 500 mu. Ja też mam coś koło tego. To mamy po 500. Słuchaj, dumy im na razie tyle. A reszta kiedy indziej? Czekaj, resztę to niech oni sobie odbiorą z przyszłych zysków. Zbyszek, ty masz łeb, idziemy. Panowie, to jest 1000 złotych. To ma być wkład do spółka? 1000 złotych? To nie jest żaden wkład do spółka. To nawet nie jest wkład do ucha, do długopis. To jest żaden wkład. To jest żaden interes. No ale panowie, o co chodzi? No co wam szkodzi odciągnąć ten wkład z przyszłych zysków? Nawet może być po 1500 dolarów, nie? Z odsetkami. Ty, godaj za siebie. Miało być 1000, niech będzie 1000. Aj, waj, gewałt. Wszyscy chcą oszukać biedny Goldbaum. No ale panowie, naprawdę, aktualnie więcej nie mamy. No trudno. Panowie, proszę podpisać umowę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Czyli umowa stoi? Stoi, stoi. Biedny Goldbaum czuje, że już leży. No ale umowa stoi. Do widzenia. To kiedy wiercymy? Skontaktujemy się z panami. Tak. Gratuluję. Gratuluję twardej postawy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, Mr. Schmidt. Johnson. Johnson. Joseph Johnson. Goodbye. Bye, bye. Bye, bye. Bercik, my chyba jesteśmy milionerami. Czujesz to? Goldbaum und Bercik Petroleum. Ty, nie myśl, że ja to robię do siebie. Ja to robię do kraju. Rozumiem. Rozumiem, przyjacielu. Nie ma to tamto. Pamela Anderson. Piękno dziewuszka. W przyszłym roku się zaprosza na Geburtstag. No i co, milionerzy? Zrobiliście biznes? Jeszcze jaki? A kto jest ten Zbyszek? Zbyszek poszedł na targowisko zlikwidować miejsce. Już mu nie będzie potrzebne. Ty, Bercik, tyś już całkiem zgupił od tych pieniędzy, wiesz? Nie ma takiej możliwości. Zdobyłeś numer telefonu do Olka. Do jakiego Olka? Kwaśniewskiego. Do prezydenta? Tak. Powiem mu, że już teraz może Putinowi nawrzucać wiela się do... Halo? Kancelaria? Proszę z Olkiem. Z jakim Olkiem, no? A jaki tam Olek u was robi? Niech mu pani powie, że dzwoni Bercik z Katowic. Bercik! No, jeszcze my nie są na ty, ale jak mu powiem, o co chodzi, to zaraz na pewno bydymy. Jak to pani nie może? Co pani nie... Halo? 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 Ty... Odłożyła słuchawka. Co za cholerne, francowate chamstwo w tej Warszawie. Powiem Olkowi, żeby ją zwolnił. Ty, Bercik, a może ja ci dam aspirina? Bercik. Co tam, Zbysiu? Bercik, katastrofa. Co? Te nasze, Goldbaum Petroleum. No co się stało? Nie ma takiej firmy. No nie ma, bo jest firma Goldbaum und Bercik Petroleum. Bercik, to byli zwykli oszuści. Jacy oszuści? Pokazałem tą wizytówkę mojemu koledze na targu. Wiesz, co to znaczy te Invisible Town? Niewidzialne miasteczko. No, ale to co? Nie ma takiego miasta. A te 15 bus stop, wiesz, co to znaczy? 15 przystanek autobusowy.
No, mają siedziba na przystanku. W ogóle nie mają siedziby. Nabrali nas. Rozumiesz? Zbyszek, lecimy. Gdzie? No gdzie? Na policję! Ja to zaraz przeczuwałam. Berci, to on. Kto? No ten. No który? No ten Goldbaum. Nie no, Goldbaum miał takie rolady tu, a ten nie ma. Może se obciął. Myślisz? Mówię ci. A, mamy cię! Chopy, no chopy, o co chodzi? No to jakoś pomyłka. Akurat pomyłka, ty oszuście jeden. Co, może nie jesteś Goldbaum? Ja? No skąd? No, ja na czosek z Katowic. Ty jaki zaś Goldbaum? No. Zostaw go, widzisz po akcencie, że to jest nasz człowiek. No. A dałbym się zabić, że to on. No to chopy, no to ja sobie już lepiej pójdę, co? A ty w ząbek czesany. Co, może ty też nie jesteś ty, co? Dawaj forsa. Ale już. No to dobra, dobra, hopy, dobra. No. Dej im. A wy myślicie, na kogo wyście trafili, co? No dobrze, już spokojnie. Jesteście lepsi, proszę bardzo. Panowie, a może znacie jakiegoś lwowiacha, co? Zwariowałeś na to ci lwowiok? No, chudy znalazł rodzinę, która dzieli spadek. Potrzebny jest wujek ze Lwowa. Nie znacie kogoś? Ale chłopie, po co brać cudzy? No, miejscowi może kogoś znają, no. Gdzie teraz znajdziesz lwowiaka, no? Nie znacie panowie kogoś? No, może w Bytomiu, ale tu w Katowicach nie ma. To joj, ta Jurzku, ty, ja ci serdecznie dziękuję, że ty we mnie w ogóle nie wierzysz. Ty, dasz radę? To joj, ta Jurzku, na zicher dam radę, no. Nie ma jak lwówki na jamy, no. Całuję rączki, do widzenia. Niesamowite. Ale zaraz, a pan to właściwie to kto jest? Żyd, lwowiak czy Ślązak? A, ty myślisz, że kto? A wiadomo, ze stolicy, nie? Nie masz cwaniaka na dwar się ojaka, nie ma to tamto, szanowanko. Szanowanko. Co? Nie ma to tamto? Zaraz wiedziołech, warszawioki!